oczywiście bardzo ostra walka i bardzo ostra praca, bo wiemy, cuda się zdarzają i miejmy nadzieję, że w dniu dzisiejszym również jeszcze zobaczymy z ruchu trudowców Włókniarza Częstochowa, Mirosław Jabłoński, kask czerwony, kask biały, Damian Wadziński, Adam Sołek, kask niebieski i Grzegorz Zęgota. W kasku żółtym 14 punktów przewagi już przez Leśno i ten moment miejmy nadzieję, że rozpocznie się marsz biało-zielonych do zwycięstwa, do walki od samego końca, więc pomóżmy im głośnym dopingiem. www.sportoweemocje.com.pl